Cześć, siemanko, witam wszystkich. Ja jestem Noisy dzisiaj. Mamy pierwszy odcinek Jurassic World Evolution, powrót do Parku Jurajskiego. Zaczynamy sobie nową kampanię, zobaczymy co zostało dodane. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, a tymczasem od razu przejdźmy do rzeczy, zobaczymy co tutaj się zadziało ciekawego. Kampania Powrót do Parku Jurajskiego. Bawcie się dobrze wszyscy. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że naprawdę wszyscy się tam u Frontierów postarali, że będzie to świetna zabawa. No proszę! Co ciekawe. No tak jak mówiłem, powrót do przeszłości jak nic. Podoba mi się, podoba mi się. Mamy godzinę 10 rano. Pierwsza rzecz to od razu nagrywka z nowego dodatku. Better, Mr. Cabot. Believe me. I didn't believe you the first time, John. Ah, this is the abuse I'm paying for. We all have our doubts, John. But we want to believe. We just need assurances. What's it like seeing a dinosaur for the first time? Oh, it's like, you know, it's like the early days of a new romance. It's fascinating and exhilarating, until the fangs and the claws come out. It's definitely a profound moment. It made an impression on me. Let's put it that way. This is why Jurassic Park must succeed, Dr. Grant. I want the world to have that same profound memory. You know, I could do without some of the memories of this place. That's precisely why I asked you all to take this journey again. Had you been part of the process earlier, perhaps our first time around would have been different. A mistake. Dodali tabliczki? We're giving you a chance to prove it, John. More importantly, to byłoby niesamowite. Giving these dinosaurs a chance to live in harmony with the modern world. However tenuous and unwise that may be. I'm going to prove it to you all. And Dr. Malcolm, I'm going to prove you wrong. First time for everything, I suppose. Czyli, że co, te dinozaury są tutaj wszystkie na wolności, tak? Wracamy tutaj po tylu latach. I lądujemy sobie jakby nigdy nic, tak? As you can imagine, everything is a wee bit of a muddle on Isla Nublar. So we'll have our work cut out for us. Yes, a return to the scene of the crime, as it were. What crime would that be? Hubris, John. Something that'll hopefully be managed a little more thoroughly this time. I admit that I may have been too enthusiastic, and that it may have led to blind spots. That's why I've brought young Cabot Finch along with us. So, what kind of science are you studying, Cabot? Business. Business? Oh, great. The last thing we need more of. Tak. Okej, mamy pierwszą misję. Zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy. After reviewing everything with Mr. Hammond, we'll need to start by placing an arrival point. Then we can restore the core facilities and get a ranger outpost up and running. We? Well, actually, Dr. Grant. Zarąbiście, to już mi się bardzo podoba. Much to do, but it sounds easy enough. You really are new to this, aren't you, Finch? Czyli, że co, nie ma już kolejki, tak? Jak dla mnie to jest świetna wiadomość, bo wreszcie będzie można postawić gdziekolwiek wejście do swojego parku i to mi się bardzo podoba. Tak by było na nas wymuszane korzystanie z kolejki. Tam był początek parku i ewentualnie albo ciągnąć chodnik przez całą długość parku, albo poprowadzić od razu stamtąd kolejkę. Nie zawsze wyglądało to jakoś super estetycznie.
Dobra, zobaczmy co mamy. Zobaczcie po prostu na to Visitor Center. To jest po prostu... O! No jak dla mnie, miodzie, tego mi brakowało przez całą serię Jurassic World. Czy tu jest? Pamiętna scena z Parku Jurajskiego. Dobra, jak duża jest wyspa? No proszę. Jedna wielka otwarta przestrzeń. To ciekawe. Jak tam wygląda sytuacja z budynkami? Brama już nie ma koloru niebieskiego. Velociraptor Pen. Awiarnia. No ogrodzenia to wiadomo. Ciekawe czy jest ich więcej. Czy mamy tylko jeden tryb? Park Tour. Aha. Goście. O, wszystkie budynki dostały zupełnie inny wygląd wizualny. To jest miodzio. Hotel. Cafe. Gift. Restroom. Podoba mi się. Naprawdę bardzo miła niespodzianka. Sceneria. Podobno zostały dodane drzewa w ogóle w nowej aktualizacji, darmowej aktualizacji, to nie jest sprawka tego DLC, tylko to miał być darmowy dodatek. Redwood Tree Group. O, świetnie. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Jeżeli będziemy mogli iść na Isla Sorne, to będzie mi się to naprawdę... Znaczki, lampki, toaleta. Kierunkowskazy. O ja, to mi się wszystko podoba, ja to będę miał wszystko. Tyranozaur, Velociraptor, Brachiozaur, Parasaur Fulus, Triceratops, Kalimimus. Oj tak. To wszystko będzie po prostu. Mamy tabliczki do każdego dinozaura. Rewelacja, naprawdę. Substation... O, nie mamy już elektrowni, takiej jaką mieliśmy w Jurassic World Evolution, tylko teraz mamy geotermalną. No proszę, dobra. No te słupki tak trochę wyglądają przedpotopowo, no, ale no, nie ma co się dziwić, ma być powrót do przeszłości, więc korzystamy z ówczesnych technologii, tak. Dobrze, zacznijmy w takim razie misję. Albo zobaczmy jak tam wyglądają dinozaury. Co my tutaj mamy? Duża otwarta przestrzeń. Normalnie jak w oryginalnym parku pierwsza scena, pierwsze spotkanie z brachiozaurem. Zobaczmy jak te skiny ze dinozaurów wyglądają. No wygląda to o niebo lepiej niż standardowy skin do brachiozaura. Oj, to... Uwielbiam brachiozaury, po prostu każde uwolnienie brachiozaura. Zawsze po prostu lubię patrzeć na tą krótką cutscenkę. Nie wiem dlaczego, ale brachiozaur jest to po prostu jeden z moich ulubionych dinozaurów. Triceratops również dostał swój pattern z 93 roku. Wygląda niemalże identycznie jak ten chory pierwszy dinozaur w czasie wycieczki w Parku Jurajskim 1. Gallimimus. Bardziej żółte, tak jak to pędzące stado w filmie. Naprawdę bardzo fajnie wszystko odzwierciedlane co do pierwszego filmu. To robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Co my tu jeszcze mamy? Parasaur Fulus. Jak wyglądają Parasaur Fulusy? Dobrze czytam tą nazwę? Chyba, mam nadzieję. Nie wiem, bardzo podobny, tylko bez czerwonych pasków, tak? No bo oryginalny skin, bazowy, Jurassic World Evolution, bardzo są podobne, ale ten gatunek dinozaura również lubię, jest taki fajny, uspokajający. Coś jeszcze mamy? Dilophosaury. One też dostały pattern? Zdaje mi się, czy... Skill. Basic. Tutaj nie ma chyba żadnej różnicy. Dokładnie. Dilophosaury są takie jakie były.
Gali Majmusu, ale tutaj panuje chaos. Doktor Malcolm będzie się z tym świetnie czuł. Velociraptor, socializing. Halo, mogłoby się zmienić troszkę światło? Chciałbym się przyjrzeć tym nowym raptorom, nowym skinem do raptora. No i teraz wyglądałem po prostu jak prawdziwe maszyny do zabijania. Bardzo fajnym motywem było dodanie składu Velociraptorów w ładnym DLC, ale jak można mieć Blue, Echo, Delta, ale po prostu ten skin do raptorów wygląda nieziemsko. Podobno został dodany jeszcze skin z Isla Sorny z trzeciej części parku. Poczekajcie, przyciszę sobie troszkę muzykę. Dobra. Wiemy co, z czym się je. Helipad mamy skonstruować, tak? Tutaj wszędzie mamy ogrodzenie, czyli tutaj wszystko się będzie odbywało. Dobra, zróbmy to w miarę, postarajmy się zrobić to w miarę sensownie. Gdzie może być helipad? Operation, Ranger Outpost, to też będzie nam potrzebne. Storm Defense Station, helipad, o, jedno Visitor Center możemy tylko dodać, to ciekawe. Dobra, zacznijmy. Tutaj mamy ogrodzenie. Pociągnijmy to tak. A jakbyśmy to... Tutaj mamy bramę, to lepiej nie. Okej. Budujemy. Co jeszcze miało być? Ranger Outpost. Okej. Gdzie są bramy? Tu jest brama, tu jest brama, tu jest brama. Żeby było łatwy dostęp. To ja bym to gdzieś zrobił. Ranger Outpost bym postawił gdzieś blisko raptorów, żeby to nie wiadomo. Dobra. O, fajnie, po skosie można teraz jest tutaj wyjście. To mi się bardzo podoba. Może nie tak blisko. Cóż, na klawiaturze troszkę ciężej się to wszystko obraca, ale nie szkodzi. Dobra, mamy Arrival Helipad. Hunted by Velociraptor. Podobno są trzy Velociraptory, ja widzę dwa. A no, to raz, dwa, trzy, no nie, to by się zgadzało. Czyli że co? Jeden z nich wyszedł koniec końców z tej zamrożarki, tak? Okej. Co, tu jeszcze trzeba podłączyć. Nervous to be back, Dr. Grant? You know, the last time I was here, I left in kind of a hurry. And I want to make absolutely sure what happened isn't repeated ever again, so I've returned. Reluctantly. On the positive side of the ledger, it's a chance to work with living dinosaurs. Does that paint a clearer picture for you? Completely, Dr. Grant. And Mr. Hammond seems pretty confident we can get everything working as designed. And intended. Confidence is not something John Hammond lacks. Competence, however, is something I pride myself in, Dr. Grant. We'll need to repair the geothermal power station to start. Okay, once that is done, we can focus on the visitor center.
repaired and powered, it should give us a solid base of operations. Dobra. Jest niepodłączony do prądu, ale to nam nie przeszkadza w jeździe, z tego co pamiętam. Stan zdrowia. To, no, może być naprawdę ciekawe. Dobra. Repair Damage Visitor Center. Zacznijmy sobie właśnie od tego. Później zajmiemy się ogrodzeniem. Jeszcze mamy elektrownię też naprawić. Coś jeszcze tutaj mam naprawić? Chyba nie. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo jaram. Super, mamy wycieczkę tutaj. Jak dla mnie mega po prostu. Otwórzcie się. O, nie ma tego troszkę denerwującego dźwięku otwierania bramy. Velociraptor Pen będzie naprawiony. You know, I was reluctant to come back here for obvious reasons, but then I realized that I was even more reluctant to stay away because nature would take its course as it always does. Dobra, naprawmy sobie już wszystko, skoro już po prostu. There's no denying this is the single most important place on Earth right now, perhaps ever. Perhaps, but what of Dr. Grant? Dobrze, że takie małe stłuczki nie powodują uszkodzeń, to akurat na plus. Yes, still, chaos, Dr. Sattler, chaos has me contemplating whether we can actually make things better, or just delay the inevitable. It all comes down to responsibility. Dobra, to by chyba było wszystko. Tutaj widziałem, że jest dziura. This time, we're more like partners. Now we have the knowledge and the means to make a change. Ambitious. Dr. Sattler, that's ambitious, but, you know, I do like the, sentiment. Good. I'll need a research module added to the visitor center. Then we can get a look at the different fencing available. Okay. Let's add an emergency bunker to that list as well. I mean, you know, we've both experienced how effective fences have been in the past. Raptory się zabierają w zabawy. Troszkę nie ta kolejność, także... No ale... Da się zamknąć ten park w ogóle? Żeby tutaj mi... Aha. Nie da się. Jak już jest otwarte, to jest. No dobra. No ale mamy misję, więc zrozumiałe. Angry dinosaurs. Hey, I can save everybody a whole lot of time and just explain what happens eventually. And that eventually comes much sooner than anybody anticipates. Well... You know, except me. Pan ten, na. Dobra. Sam elek pod napięciem ogrodzenia. I chcą jeszcze bunkier. No i gdzie to może? To. To jak chcą bunkier, to postawmy go gdzieś blisko centrum. Troszkę ma dziwne kształty, takie nietypowe. Już się nie chce ładnie wpasować. Dobra, będzie bunkier już. Mamy nowy typ ogrodzenia. Aha, standardowe na razie, tak, elektryczne. A czy tutaj później w razie co, będą jeszcze jakieś inne? Mamy ogrodzenie z Isla Sorny, też fajna sprawa. Co tutaj została dodana? Awiarnia. Lornetki. Kamery. Wow, noktowizor. Dzień dobry, panie Dena. Podoba mi się. Dobra, to wyjdzie w praniu, bo tego jest troszkę za dużo. Medical treatment. Building. Incubation, tu się nic nie zmieniło.
Ranger tu się też nic nie zmieniło. Fossil też nie. Research też nie. Buildings, cafe, gift, restroom. To co? Aha, czyli sabotaż pewnie nam się zmniejszy dzięki temu. Isla Sorna. Sequence. Dobra. A, jeszcze bunkier chcą, żeby podłączyć. Mr. Hammond is very concerned. We're getting reports of staff injuries? Velociraptors. Okay, we have to get them enclosed in the raptor pen. Aren't you an expert on raptors, Dr. Grant? I think that it'd be fair to say that raptors and Dr. Grant have history. Devoting your life to the study of an animal means accepting the harsh truth that it would try to kill you if you ever came face to face with it. You did come face to face with it. Which was impossible before Jurassic Park. So that had to count for something. It did. It counted for a lot of sleepless nights. To może być ciekawe. Dobra. Raptory są kuźwa małe i szybkie. To może być ciekawe. Siema. Halo. Aha. Dobra, raz trafiony. Zapomniałem, że teraz trzeba... Kurczę, przełączać się między tym, co chcesz zrobić. Troszkę przypał, ale będzie trzeba się przestawić. Ciekawe, czy w zwykłym trybie w Jurassic World, nie w parku, też będzie trzeba się przełączać, czy zostanie tak, jak było. Bo nie ukrywam, dosyć to takie troszkę irytujące. Zostaw to ogrodzenie, nie po to naprawiam, żeby się rozwalił. Nie wiem, czy to... Dobra. Jezu, chłopie. Coś mnie kurwa przestraszył. Stój! Okej. To będzie ciekawe. Nie po to naprawiałem, żeby się rozwalał. To chwilę potrwa. Na tym zejdzie większa część odcinka. Jak wygląda, nie mogę się na chwilę zatrzymać. Muszę cały czas być w ruchu. Jakie to jest denerwujące. Aha, przez siatkę się nie da. I w normalnych warunkach już bym został zjedzony. Już by na mnie skoczył. No, ciągle się nie da przejrzeć przez drzewa. To akurat strasznie irytujące. Gdzie one są? Halo. Jego tu nie ma, czy jest? Okej, to będzie naprawdę. Mam zbyt dużą otwartą przestrzeń, by się tutaj zła. Dobra, znajdźmy tego może jednego, który sobie gdzieś biega solo. Jeszcze burzy mi brakowało. No i rozwalił... O nie, o, burza zniszczyła, okej. Stój! Zostaw gościa! No!
zupełnie. Słyszę go, ale go nie widzę. No. Dobra, zróbmy inaczej. Bo... one są już... nieważne. Transport. Nieważne, ja już się uśpiłem. Nie wiem kiedy, ale... gdzie jest Raptor Pento? Wystarczy chyba kliknąć, nie? Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Okej. Task received. So our goal now is get everything under control, right? Control? No. No, no, Finch. The best you can hope for on Isla Nublar is managed chaos. Zarządzanie chaosem. And that is why you are here, Dr. Malcolm. So, not my sparkling personality then? We just need Jurassic Park manageable, chaos and all. Then we can think about larger plans. John, Alan and I still really aren't comfortable opening the park to tourists. That is kind of an understatement. I understand your sentiment and your concerns, but all in due course. And I do seem to remember seeing the public at your dig site in the Badlands. Charged them, didn't you? Those donations help fund our research. As did I. For which we are grateful. But it's really no different than what we are doing here at Jurassic Park, Dr. Sattler. Just on an admittedly much grander scale. And with more theatrics. And buttered popcorn. We all know your vision, John. But the execution? It really needs work. That is why you are to make sure this dream, my dream, doesn't die. And there is one other major difference between in Montana, Ellie and I were pulling dinosaur fossils out of the ground. And here, it's the dinosaurs that are trying to put us into the ground. And isn't that exciting? Finch, you really need to learn when to stop talking. No, zostanie przetransportowany, czy to tylko jeden może być? No, aha, no, nie za dobrze, no, trudno. Pojedynczo będzie transportować. Trochę to potrwa. No, próbuję się naprawić jeszcze tam to ogrodzenie. To się otwiera. Daj. Pojedźmy chodnikiem, bo znowu się zgubię. Tur tutaj jest. O, misja zakończona. Pierwsza misja. Przywracanie kontroli. W takim razie możemy w zasadzie zakończyć odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie był on zbyt długi. A my widzimy się w takim razie w drugim odcinku, w drugiej misji. Obserwujcie YouTube. Możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj na mój kanał wleci drugi i trzeci. Zobaczymy. Drugi na pewno. Będzie to podzielone na odcinki. Dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada. Czy wolelibyście jeden dłuższy odcinek z kilkoma misjami, czy tak jak właśnie to sobie teraz zaplanowałem. Zobaczymy. Tak? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wam się podoba. Zapraszam bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.